Znalazłam pierwszy sygnał. Witam Was na kanale Pawła. To znowu ja, Wasz ulubiony śmieszek. Zaczynamy kopać. Dziś postaram się bardziej poszanować las niż ostatnio i przede wszystkim potencjalne znajdki. Tak więc, o, zobaczcie, jak pięknie mi się udało. I teraz postaram się również pamiętać, że najpierw sprawdzamy. Ale mi się zaczął mieszać sygnał. Było ładne 55-56, a teraz sygnał każdą możliwą opcję pokazuje. Więc włączymy pinpointer. Oczywiście rękawiczki mam w kieszeni. Dajcie mi chwilę, muszę je założyć. Mam rękawiczki i tak są różowe. Ostatnio były czarne, ale okazało się, że były mi za małe. I słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, czy czasem... Oj, słyszycie ten dźwięk? Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę. Ja Was przepraszam za czas oczekiwania, ale ja jestem totalnym laikiem i przede wszystkim... Oj, jej, ja nie widzę tak jak Wy poszukiwacze, ale mam coś. Dobra, czekajcie. Ojej, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ale ładne żłobienie. No nie, dobra, chodźcie tutaj do mnie. Słuchajcie, ja nadal nie wiem, co to jest. Tutaj są takie dynksy, ale jest Paweł, więc on zaraz... Pokazuj, bo ja przez aparat też o, ciężko, chociaż zobacz. Spróbuję zrobić powiększenie. Tutaj takie ładne żłobienie, jakby herb. Nie mogę ostrości chwycić, nie mam ostrości. Jest. Odwrócisz? To będzie chyba nabijka. Takie ma dynksy tak, tutaj. Tak, było przymocowane do sakwy, torby. Aha. Taka ozdobna. Okej. Okay. No bardzo to... ładne znalezisko i fajne. Super. Gratulacje. Ja też się bardzo cieszę. Bardzo mnie cieszy ta znajdka, dlatego że jest to pierwsza porządna, którą możemy Wam pokazać. Nie będziemy Wam pokazywać polmosów czy drucików, które tutaj poznajdowałam, bo ja jestem po prostu mistrzynią poszukiwań. 90-91, mój trzeci albo czwarty sygnał. Pierwszy kopała Asia, przywitała się z Wami. Witajcie na moim kanale, ja jestem Ejber, a operatorem jest moja żona Asia. Zapraszamy na nowy odcinek i sprawdzamy, co mamy. I dziura podjęta, pointer. No i uwielbiam po Asi, jak go zgubimy, ale będę płakał. Patrzcie, nie sprawdziłem, gdzie? Jeszcze w dziurze. Pośpiech, nagrywanie. Jest. No patrzcie. Mam w dłoni. Guzik, jeszcze nie wiem jaki, jest z uszkiem. Zdawało mi się, że się przebiło tutaj sreberko i obawiam się... PRL. Mój trzeci albo czwarty sygnał, guzik z PRL-u. Widzimy się przy kolejnej dziurze. Słaby sygnał, gdybym miał patrzeć na oś Y, w życiu bym tego nie kopnął, ale ISO jest, nie ISO, zobaczcie, patrzę na aparat i mówię ISO. ID skali, to kurde, ale się nie mogę wysłowić. ID skali jest na tyle wysokie, że kopnę ten sygnał, bo spodziewam się tutaj ołowianej kulki. Albo czegoś na podobę. Kopnięte. I teraz pozostaje tylko to znaleźć. Zobaczymy, co wyciągnę tym razem. Jest. Mamy. O kurde. Plomba. Nie spodziewałem się. Ale zobaczcie tą plombę. Przepiękna plomba. Co z tej strony mamy? O kurde, ale zdobienia. Nie znam się na plombach w ogóle, chociaż bardzo je lubię. Ale to jest duża plomba. Tyle mogę o niej powiedzieć. Pytacie o wspólne poszukiwania. Jak najbardziej tak. Każdy mój patronite i wspierający na YouTubie jest mile widziany na moich poszukiwaniach. Chcesz kopać ze mną? Wesprzyj. Mam sygnał. I słuchajcie, skaczę między... Oj, za dużo tu tych numerków. 80, 65, tak więc rozstrzał jest duży. Kopniemy sobie.
O, jakiś korzonek tam chyba trafiłam, mi się wydaje. Tak jest, korzonek widzę nawet. Sprawdzimy teraz sobie, czy kopnięte. I oczywiście nie jest kopnięte, więc poprawimy. To jest moje... To jest moja zmora, ale tak jak Paweł mi podpowiada, włączamy pointer. Uch, widzę właśnie glizdę. Tak, jestem typową kobietą. Jakbyście pytali, bojącą się wszelkich możliwych robaków. Oj. Co lepsze, przed chwilą tam glizdę wrzuciłam. A tu jest mój sygnał. Widzę właśnie drugą zawijającą się glizdę. Więc... Dobra, muszę wsadzić tu rękę niestety. Oj, chyba trzymam sygnał w ręce. Dla tych, co myślą, że mam pierścienie. Oj, widzę. Jest. Ha, ha! Powiem jak Paweł. Mam krągłość. Widzę krągłość. Wycieram. Odkładam pinpointer. Czekajcie, muszę go wyłączyć. Tak, nadal brakuje mi profesjonalizmu. Mam krągłość i oczywiście nie mam zielonego pojęcia, co to za moneta jest. Jest tu napisane, zobaczcie sami, jest delikatnie zakrzywiona. Co lepiej, tutaj jest po prostu napisane moneta eagle, czyli eagle, tak jak, a chyba nie, czekajcie, chyba niemiecka. Orus, coś tam. Może nie, nie wiem. Nie wiem, ja się nie znam totalnie. Ja się cieszę, że mam monetkę. Ja już wiem, oddam jej monetę i dopiero wtedy jej powiem. Fajna monetka. No kochanie, moneta to 3 krajcary, Niemcy, Prusy, Królestwo. A rok odczytasz? Tak, to jest 3GR 17A76. Musiałam ostrość w moich oczach włączyć. Powiedzenie. Zakopuję dziurę i lecimy do następnej. Jaki profesjonalizm. Nie ma szyszki, ale wiązanka jest. Ja wczorajszej szyszki wyłem, jak montowałem. Ja też. Ja jak widziałam po montażu. To co, kolejna? Tak, kolejna. Mamy kolejny sygnał. Kurczę, ja... Nie lubię. Ja bym ci powiedział, żeby go nie kopać, bo widziałem, jak kręciłem ten linię i ten. Spróbuj samym pointerem. No dobra. No to. Ale przepraszam, tu jest. Ej! Po prostu wciskaj. Ja się boję mchu, bo pod mchem są glizdy. Ale. Tu chyba jest mój sygnał, słuchajcie. Nie. Oho, widzę! Jest! Jest! O, to jest ta sama! Czekajcie. Jakiś kijek. Znowu dziurka, pach, jest! Nawet na patyczku mogę wam pokazać. Mamy biżuterię osobistą Denata, już pamiętam. Czekajcie, szukam roku. P15 to nie jest to raczej. Ale to jest jedyny taki. Słuchajcie, nie mam pojęcia. A, jest 76 chyba. 76 mi się wydaje. Albo 5. Nie wiem, bo moje oczy nie mogą fokusa złapać. Gratulacje, proszę bardzo. Bo masz aluminiową przede wszystkim. Jest. Taka, o, ładna. Na patyczku. Na patyczku jak na patyczku. Te z girką są lepsze. Jak wyciąga z girką. Nie wiem, o czym mówisz. Nie wiem, nie, nie wiem, czy chcę wiedzieć. Ale, a, o Jezu. Dobra. No i wiecie co, mam tu sygnał, ale muszę tego badyla tu wziąć. O. O. Słyszycie? 75, 65, 70. Takie numerki mi się pokazują. I kopiemy. Tutaj. Okej.
udało mi się kopnąć. I teraz sprawdzamy. Jeszcze nie kopnęłam. Nie, wiecie co, sprawdzę sobie pinpointerem. To rzucam, włączam, bo ostatnio Paweł mi zwrócił uwagę, że chyba źle mówię. Wyłączyłam. Okej, włączyłam pinpointer i szukam. Nie mam pojęcia, gdzie jest ta znajdka, ale... No nie, dla mnie to jest zawsze taki stres, bo ja wiem, że wy czekacie na mięso, a ja tutaj szukam tego mięsa. Dobra, szukam dalej, a może podczas tego szukania wspomnę wam o Pawła planach. Oj, no oczywiście spadło. Tutaj jest... Oj, widzę krągłość, ale... Te słowa, widzę krągłość. Tak, widzę krągłość, ale wracając, zanim wam pokażę... Paweł wspomniał o swoim patronajcie i wspieraniu na kanale, także zapraszam was również serdecznie. Szczerze mówiąc, zszokował mnie trochę swoją decyzją, że postawił wszystko na jedną kartę i pracuje, robi dokładnie to, co kocha i dokładnie z tego samego chce żyć. Także mam nadzieję, że pomożecie. Tyle by było z autopromocji, a teraz chodźcie zobaczyć, bo ta krągłość, ta moneta chyba jest mega stara, bo kojarzę ją z Pawła filmów i shortsów. Jestem jedną z ulubionych, z jego stałych widzek, z wielbicielek. O, chodźcie zobaczyć. Wy może już wiecie, co to jest za moneta. Paweł, który nagrywa, pewnie też dokładnie wie, co to za moneta. Z tyłu jest w gorszym stanie. On wam pewnie zaraz będzie chciał powiedzieć. Ja już wiem, co to za moneta. Stąd widziałem. Jest to... zmienię ISO. O, właśnie, zmieniłem ISO, bo kręcimy na manualu. Jest to tak zwany polski Rzym. Szelong Jana Kazimierza Boratiniego. No dobra, to wierzę na słowo. Ja się cieszę, że mam kolejną bardzo znajdkę. Bardzo fajna moneta. Bardzo fajna. Niektórzy nazywają, że to przekleństwo je znajdując, a ja bardzo się cieszę, jak wyciągnę 20 polmosów, 10 zrywek, druciki, wpada Boratini. Bardzo cieszy. A, to jest Boratynka, no dobra. Boratynka, tak. Polski Rzym według Ejbra. Okej. Moją Boratynkę sobie zaraz schowam. Oczywiście las szanujemy. Jak zwykle kompozycja według Asi musi być. Brakuje mi znowu... Aha! Są nawet dwie! Proszę, jak pięknie to wygląda. A teraz popatrzymy, co znajdzie Paweł. Zobaczymy, czy tym razem Pawłowi uda się coś fajnego znaleźć. Na razie to jest, powiem wam, trochę licho. Oj! Chyba mamy sygnał. Powiem wam, że chcą nas zjeść dzisiaj tu w lesie dosłownie. Tyle jest rubali. Idziemy do niego. Prawie tak profesjonalnie jak ja. Teraz pinpointer i szukam. Proszę bardzo. No i jemu to idzie błyskawicznie, a ja tu bym was przeciągała. Co ma ludzi? Dobra, to posłuchajmy, co on chce powiedzieć. Ja już wiem, nabijałaś się ze mnie, na pewno. Ja już mam krągłość i tylko przeczyszczę patyczkiem, bo nie jest to moneta, mogę ją potraktować. Nie ma uszka, to już wam mówię, jest to guzik gładki i bez uszka. Mamy guzik, no pozostaje mi go schować i kolejna dziura. Mówiłem, widzimy się przy kolejnej dziurze, wykopana, a ja mam sygnał w dziurze, więc 100% pokrycia z moimi słowami, a teraz szukamy. I zobacz, Asia, mi to jakoś idzie w porównaniu do ciebie. Ale zabawne, naprawdę, wiesz? Mam monetę. No powiedz. 1,8. Nie, że mamy bliżej podejść, powiedz. Poczekaj, zobaczę rocznik. 1897 i podejdźcie bliżej ją zobaczyć. Dostała trochę mojej śliny. Już zaczyna wyglądać ładnie. I mamy chwilę, żeby zaprezentować monetę. Dziesiątka. A, zobacz, jak szybko wysycha. Tył lubię, no naprawdę lubię, mimo że to jest niemiecka moneta. Lubię ten tył.
dyszka. Nie mogę być gorszy niż Asia, więc też muszę ładnie zasypać dziurę. Właśnie to czynię. Pięknie zasypana dziura, śladu jutro po mnie tutaj nie będzie, a ja idę szukać kolejny sygnał. Bardzo fajny sygnał, stabilny, delikatny, ale konkretny. Takie sygnały lubię i już sprawdzamy, co mamy. Tak się spieszyłem, że pointerem nawet nie wiem, czy mam kopać w dziurze, czy... Jednak mam kopać w tym, co wykopałem. Tak się spieszyłem z kadrem i z nagraniem, że nawet nie sprawdziłem, gdzie leży sygnał, ale jest, szukamy. Oj, już byłem blisko. W piachu. Mam. Podejdziecie? Zobaczymy razem. Jest. Ja już wiem. Ja już wiem, że mam polskiego Rzyma. Ale zjedzony z tej strony. Nieczytelny. Ale tutaj jak najbardziej widać Boratiniego. Boratynka koronna, fajne znalezisko, tym bardziej z lasu na polach, no jest ich bardzo dużo, ale wiecie co, narzekałem, naprawdę narzekałem na Deusa dwójkę, opracowałem swój program mono, edytowany na własnych ustawieniach i jestem zaskoczony tym, co wyciąga Deus 2, zaznaczę dwójka. Rewelacja. Naprawdę zakochałem się, tak jak byłem zakochany w Orksie i w Noxie. To jest połączenie tych dwóch wykrywaczy dla mnie. Nowe dźwięki najbardziej mnie urzekły, w końcu nie bolą mnie uszy. A teraz kolejna dziura. Szukamy, podejmujemy i identyfikujemy. Piękny sygnał, ale zbyt wysoki, żeby był ładny. 98, 99 i to zawsze zakłamuje wtedy na żelazne kółeczko, ale zaraz zobaczymy. Leżało to płytko. Jest. Nie powiedziałbym, że to jest kolor. Jest kółko w środku, no w tym wypadku prostokąt, ale wykrywacz zakłamuje. Podejdźcie bliżej i zobaczycie, co trzymam w dłoni. No i proszę, stalowa klamra biła na kolor, ale jest klamra, więc takie żelastwa mogę wykopywać. 88, 86. Ja obstawiam monetę. Bardzo ładny sygnał. Jest. Ze mnie się śmiał, że nie mogę znaleźć, a teraz patrzcie. Chociaż on to tak potnie, że wy będziecie mieli tylko chwilkę. Że nie macie się czym martwić. Widać? A, widać. No piękne słońce ci wyszło na tą rękę. Ja mam kolejnego Rzyma Boratini. Zobaczcie, w jakim ładnym jest stanie. Wyszła z piachu. No wiadomo, jesteśmy w lesie iglastym. Tutaj same piaski. Koronna. Już wam odwracam. Proszę. Ona się ze mnie nabijała. To teraz ja się nabijam z jej. Jedna szyszunia, druga szyszunia, trzecia szyszunia i jeszcze krzaczek dla Asi i glasty utargam. I do zobaczenia przy kolejnej dziurze, kochanie. Kopiemy. Pewnie, że tak. Ktoś mnie się pytał, dlaczego tak pewnie wbijam szpadel, czy nie boję się jakichś niewypałów. Ciężko, żeby detonować niewypał. Przede wszystkim, czy słyszeliście kiedyś, żeby jakiś detektorysta wyleciał w powietrze? Nie, najczęściej wylatuje Zenek, Janek i Zdzisław po alkoholu, próbując wykręcić zapalnik w swoim przydomowym garażu. Trzeba przede wszystkim znać budowę i podstawy z amunicji, pocisków. Wtedy można bezpiecznie kopać i przede wszystkim nie zabierać niewybuchów do domu, zgłosić na policję, nie zostawiać na pieńkach. Bo przyjdzie dziecko, przyjdzie pożar, nagrzeje się i wtedy będzie jakaś katastrofa. A wracając do pytania, nie boję się kopać. Jestem świadomy, że mogę takie przedmioty wykopać, ale wiem, jak się z nimi obchodzić i jak postępować. A teraz zobaczmy, co jest w tej dziurze.
A, patrzcie, znowu się pospieszyłem. Zależy mi na czasie. Moja żona podświadomie, ona wczoraj sprawdzała moją podświadomość i ja właśnie czuję, że ona już chciałaby być w domu na kawie. A to jest jeden z ostatnich naszych sygnałów. Już wiem, że leży tutaj gdzieś. Pracy? No ja wracam do pracy. A ja też, ale kawę wypiję. Mam w dłoni. Wiecie co to? Jest, mamy klamrę i tym razem nie jest stalowa. Jest wykonana z mosiądzu, przypuszczam. I zwykła klamra, ale cieszy. Druga albo trzecia na filmie dzisiaj. Tam trzeba się udać. Znalazłem gniazdo. A co jest pod gniazdem? 3, 2, 1. Asia nam powie. Pewnie znajdziemy tam niejedną biżuterię osobistą dynat. Mam nadzieję, że bez girki. Mamy sygnał. ID 72, 59, 66, więc różny. No to kopniemy. Kopnięte. O, mamy piękną dziurę. Tak, najpierw sprawdzimy wykrywaczem. Słuchajcie, przed chwilą oberwałam tak szyszką w ramię, że dobrze, że nie w głowę. I jeszcze w dziurze. O, to tylko ja mogłam zrobić. Nie, nie w dziurze, tylko czekajcie. Chyba w dziurze. Dobra, biorę pinpointer i szukamy. Słuchajcie, cały czas mam wrażenie, że las dziś nas tutaj nie chce. Szukamy. Czekajcie. A! Nie. Działa. Myślałam, że nie włączyłam. Ale tak, jak zwykle Asia szuka. Dobra, troszkę głębiej zaczęłam. Oj. Słyszycie to samo, co ja? Czy w ręce? Nie, w ręce oczywiście. Co mogę mieć? Szyszkę. Oj, czekajcie. Coś mnie tu... No. Halo. Gdzie jest moja znajdka? O! Widzę! Chyba widzę. Ja! Mam! Mam? Co to jest? A, wiecie, co mi to przypomina? Taką klamrę do paska. Tak, to może być od klamry, od paska. No, a tak się cieszyłam. Szkoda, że nie jest kompletna, ale chodźcie zobaczyć. Ta mała tylko zejdę z drzewa. Co masz? Zobaczcie. Taki kawałek. Chyba klamry, co? Wygląda jak klamra. Podniosę ISO. Dobrze. Teraz możesz pokazywać. Zobaczcie. Tutaj ma takie ładne zdobienia. No niestety nie jest kompletna, bo tu powinno być to i tutaj pik, który zapina nam pasek. Ale tak mi się wydaje. Co powie na to ekspert? Ekspert mówi, że trafiłaś, jest to klamra. Gratulacje. Raczej fragment klamry. No właśnie. Gratulacje. Bardzo ładne znalezisko. I będzie to jest... stara. Potem się przyjrzę poza kadrem. I to jest, kochani, moja ostatnia dziura. Szanujemy las. Tak ładnie udało mi się ściągnąć. I nie mam szyszki. Więc dam to i tą jesteś wykopaną szyszkę. Jesteś niepoważna z tym zakopywaniem dziury. Dobra, to ja jeszcze coś pokopię. Jeszcze coś pokopię i nie wiem, co dalej. Las mnie dzisiaj wymęczył, wiecie? Niech on teraz sobie kopie. Słaba wyszła mi ta dziura. Aj, przepraszam, mucha. Ja nagrywam dalej. A, nagrywam. Chyba leży jeszcze w dziurze. Już szukam, a coś wam chciał... Asia zaatakowała mucha.
przy okazji powiedziała, że ma coś czarnego przy sobie, więc miała mikrofon, który teraz pukam, ale wiecie co jest najlepsze? Ja kopię bez rękawiczki, bo kręciłem i tak jakoś szukam, nie mam rękawiczki, więc potrójny hat-trick zawsze jest potrójny. Zaliczyliśmy hat-tricka w topie, kręcąc tą scenę. Znajdźmy i zakończmy. Ołów, proszę Państwa. Mamy ołowianą kulkę, śmietnik, nie będę jej oznaczał. Cześć. Był ołów na samo zakończenie, mnóstwo innych śmieci, których Wam nie pokazywaliśmy. Ile byliśmy godzin w lesie? Mnie zastanawia, czy oni widzą te wszystkie muchy, muszki, które latają. Latają właśnie przy aparacie i jest ich taka ilość, że naprawdę... Naprawdę mnóstwo muszek. Dajcie znać, czy to widzieliście. Ile byliśmy w lesie? No trochę byliśmy, nawet nie wiem, nie liczyłam, ale mnie dzisiaj... Wczoraj było fajne, poszukiwania były super. Dzisiejszy las mnie naprawdę wymęczył. Owady gryzły, atakowały mnie szyszki. Jest zbyt gorąco dzisiaj i wszystkie owady dzisiaj wystartowały w powietrze. Gryzą, kąsają, denerwują, więc nie wiem, z 4-6 godzin byliśmy i po prostu uciekamy. Dzięki, że byliście z nami. Tak, ja jeszcze chcę coś powiedzieć. Jeśli takie odcinki, takie filmy Pawła, urozmaicone, czyli z obecnością Asi tutaj, Wam się podobają, to dajcie mi na przykład kwiatuszka w komentarzu. Nie chcę serduszka, bo ja już jedno serce mam. Kocham Cię. Ale jak dacie mi kwiatuszka, to będzie taki sygnał, że inne odcinki, takie w duecie, również Wam się podobają. To będzie taka dziękuję bardzo za wsparcie. Tak. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał. Jest mi niezmiernie miło. Spotkajmy się na kopanie. Zdzisław, Jakub, Mariusz Pan, Norbert. Z częścią Was kopię, ale zapraszam inne osoby do wspierania i do wspólnych poszukiwań na moich terenach. Trzymajcie się. Pa.